Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Dziś takie kolejne wideo z cyklu na przeczekanie pandemii koronawirusa. Materiał o bokserskich pseudonimach. Jak wiadomo, pięściarze zawodowi przydomki nosili praktycznie od zawsze. Pseudonimy tych największych znają wszyscy kibice. Wiadomo, Muhammad, The Greatest, Ali, Iron Mike, Tyson. W Polsce mamy Krzysztofa Diablo, Włodarczyka, Tomasza Górala Adamka czy Marcina El Testosterona Najmana. Natomiast jest wiele bardzo ciekawych pseudonimów, którzy nosili pięściarze niekoniecznie z tego pierwszego z szeregu, jeśli chodzi o wartość sportową czy najpopularniejsi, ale to są takie pseudonimy, o których warto wspomnieć. Przed Wami taka moja lista najciekawszych bokserskich pseudonimów. Wiadomo, nie chciałem tego rozciągać w nieskończoność, więc to jest taka moja subiektywna selekcja. Niekoniecznie są to pięściarze najlepsi, najpopularniejsi, ale po prostu z ciekawymi pseudonimami. To był klucz przy sporządzaniu tej listy. Zaczynamy od takich pseudonimów dźwiękonaśladowczych, onomatopeicznych. Na pierwszy ogień leci Ray Boom Boom Mancini, były mistrz świata wagi lekkiej. Ten pseudonim Boom Boom dobrze odwzorowywał styl boksowania Manciniego i co ciekawe, ten pseudonim Mancini odziedziczył po swoim ojcu. Ojciec również był Mancini, również był Boom Boom, także rodzinne i nazwisko i pseudonim. W Polsce mieliśmy też swojego Boom Boom, a również wadze lekkie i również mistrza świata, choć niekoronowanego. Starsi kibice na pewno pamiętają ten bolesny przekręt w walce Maćka Boom Booma Zegana z Arturem Grigorianem. Gdyby nie ten wałek sędziowski, Maciek Boom Boom Zegan byłby mistrzem świata wagi lekkiej, tak jak Ray Boom Boom Mancini. Kolejny przydomek z tego cyklu to Chop Chop, należący do DeMarcusa Corleja, byłego mistrza świata wagi super lekkiej. Ja Chop Chopa pamiętam nie tylko ze względu na jego osiągnięcia ringowe, ale również ze względu na fakt, że kiedyś położył mi kupon bukmacherski, no i przegrałem kupę kasy. To Chop Chop można na polski przetłumaczyć jako rachciach, no i właśnie tak rachciach DeMarcus Corleja położył mi kupon. On walczył wtedy z jakimś Brytyjczykiem, już nie pamiętam nazwiska, przyleciał na wyspy już jako journeyman z serią 15 czy 20 porażek, miał walkę łatwo przegrać. To był jeden z takich pewniaków na moim kuponie. No niestety Chop Chop wygrał rachciach, położył mi cały kupon i zakończył moją przygodę z zakładami bukmacherskimi. Na koniec z tego cyklu pseudonimów był Boom Boom, był Chop Chop, teraz Bubu. Bubu to oczywiście pseudonim mistrza świata wagi średniej federacji WBO Dimitrusa Andrejda. Bubu na polski tłumaczymy jako kuku, taka rana, taka jak się do dzieci mówi Bubu. Kuku ci się stało. No i Dimitrius Andrade niewątpliwie paru pięściarzom zrobił w ringu kuku, między innymi Maćkowi Sulenskiemu w zeszłym roku w kolejnej obronie pasa federacji WBO. Kolejna grupa pseudonimów bokserskich to pseudonimy pisane wierszem, rymujące się czy to z nazwiskiem, czy z imieniem, czy w ogóle jakoś tam wewnątrz same ze sobą. Tutaj pierwszy taki bardzo fajny przykład to jest Juan Lascano, który nosił pseudonim Hispanic Causing Panic, czyli Hiszpan Latynos budzący panikę. Lascano faktycznie wśród kilku rywali panikę wywołał, no ale mistrzowskiego pasa nigdy nie zdobył, ale zawsze gdzieś tam ocierał się o ten poziom mistrzowski, pozostał po nim. Natomiast bardzo fajny przydomek Hispanic Causing Panic. Kolejny fajnie rymujący się przydomek bokserski to przydomek Kosti Chu, który boksował pod pseudonimem Thunder from Down Under. Down Under to jest takie slangowe określenie Australii. Thunder to grom, czyli grom z Australii. Pod takim przydomkiem boksował Kostia Chu. No i faktycznie Kostia Chu kilku swoich rywali tym gromem ukrytym w rękawicach raził. Swego czasu polscy kibice nabijali się z takiego ringowego tańca, jaki zaprezentował Andrzej Wawrzyk po ciosie Denisa Bachtowa, ale Zabrzuda, rywal Kosti Chu, właśnie po jednym z gromów Kosti Chu tańczył tak w ringu, zanim to jeszcze było w Polsce modne. Poetycki przydomek miał również Owen Beck, były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej. Na niego wołano Owen What the heck, Beck What the heck, co u diabła, mniej więcej tak to można przetłumaczyć. Owen Beck swego czasu boksował mistrzowski pas wagi ciężkiej z Nikołajem Wałujewem, przegrywany przed czasem. Swoją drogą Nikołaj Wałujew również miał rymujący się przydomek Beast from the East, czyli bestia ze wschodu. A na koniec tych poetyckich opowieści polski akcencik Andrew the Fall Paul Golara, czyli Andrzej faulujący Polak Gołota. Skąd ten pseudonim, chyba każdy polski kibic wie. Andrzej od początku kariery miał inklinację do gry faul, bił
z główki gryzł w szyję, no i przede wszystkim te dwie słynne walki z Riddickiem, bo zakończone uderzeniami poniżej pasa. W środeczku tej listy mój faworyt, nie wiem dlaczego, no ale akurat najbardziej mi się podoba, Friday the 13th Ahunania. Friday to oczywiście po angielsku piątek, dołożono do tego jeszcze przydomek 13, czyli 13, no i mieliśmy piątka 13 Ahunanie. Friday Ahunania to jest były pięściarz kategorii ciężkiej, nigdy mistrzowskiego pasa nie zdobył, no ale boksował na przyzwoitym poziomie. Friday the 13th Ahunania, mój prywatny faworyt na tej liście. Zabawny pseudonim miał też Lance Whitaker. On się nazywał Goofy, natomiast nie nazywał się Goofy od początku. Co ciekawe, ten pseudonim Goofy, który można na polski przetłumaczyć jako głupkowaty, oczywiście to jest nawiązanie do tej disneyowskiej postaci, no ale samo słowo Goofy po angielsku oznacza też głupkowaty. Ten pseudonim wybrał sobie sam Lance Whitaker. On od początku kariery na początku boksował pod pseudonimem Man, czyli Góra, no ale doszedł do wniosku, że chce mieć pseudonim, który będzie lepiej oddawał jego charakter, no i uznał, że najbardziej jego charakter oddaje słowo głupkowaty albo no, po prostu Goofy pisane z dużej litery jako ta postać z kreskówki, no i został Lensem Goofim Whitakerem. Taki podobno miał charakter. Nie charakter, ale zawód czy wykształcenie opisywać miał natomiast pseudonim Calvina Brocka. Calvin Brock walczył pod pseudonimem Boxing Bunker, czyli boksujący bankier, no i ten boksujący bankier doczłapał się do walki o Mistrzostwo Świata, przegrał przed czasem Władimirem Kliszką, no ale swoje tam na zawodowych ringach powojował, swego czasu uważany był nawet za prospekta, natomiast nie ta walka z Kliszką była dla niego najboleśniejsza, a ostatni pojedynek w karierze przeciwko Eddiemu Chambersowi po tej walce praktycznie stracił wzrok, miał bardzo poturbowane jedno oko, poddał się operacji, operacja nie wyszła, no i skończył karierę bokserską widząc tylko na jedno oko, no ale co ciekawe, miał zawód, przeciwieństwo do większości pięściarzy, nie musiał się martwić, co dalej po zakończeniu tej bokserskiej kariery, był boksującym bankierem, po zakończeniu kariery bokserskiej został po prostu bankierem, a dokładnie rzecz biorąc brokerem na rynku nieruchomości, także dobrze sobie poradził poza boksem. Calvin the Boxing Bunker Brock. W zbliżonym okresie do Calvina Brocka na zawodowych ringach występował inny amerykański ciężki Davaryl Touch of Sleep Williamson. Touch of Sleep tłumaczymy na polski jako dotyk snu, skąd ten pseudonim? Williamson po prostu miał czym uderzyć, miał parę w łapie, no i jak już jego rękawica wylądowała na szczęce rywala, to często kończyło się to śpiączką. Ciosy Williamsona boleśnie na swojej szczęce odczuł między innymi Władimir Kliczko, mało brakowało i ten dotyk snu zakończyłby swego czasu na dobre karierę Władimira Kliczki. W zasadzie zanim ona się tak naprawdę zaczęła, Williamson boksował z Kliczką zaraz po tej bolesnej porażce Ukraińca przez nokaut. To był kolejny nokaut w karierze Kliczki z Lejmonem Brewsterem. Wielu doradzało wówczas Kliczce zakończenie, w ogóle zawieszenie rękawic na koku, zakończenie sportowej kariery. No ale Kliczko zdecydował się wrócić, wyszedł do ringu z Williamsonem i w czwartej rundzie tej walki po tym dotyku snu Williamsona wylądował na deskach, był w tarapatach. Na szczęście dla Kliczki w piątej rundzie przytrafiło się zderzenie głowami, na czole Kliczki otworzyło się potężne rozcięcie, sędziowie się zdecydowali przerwać pojedynek, poszła walka na punkty, no i walkę na punkty wygrał Kliczko, który później, jak pewnie pamiętacie, został ponownie mistrzem świata i potem rozpoczęło się to jego wielkie 10-letnie panowanie. Był hegemonem wagi ciężkiej wraz ze swoim bratem Vitalim, no ale kto wie, co by było, gdyby nie doszło do tego zderzenia głowami. Być może ten dotyk snu Williamsona odmieniłby całkowicie losy historii kategorii ciężkiej. Kolejny przydomek to bardzo znany pseudonim pięściarza o bardzo znanym nazwisku, mam na myśli Erika Butterbina Esha. Jeśli zapytacie kibiców boksu nawet, kim jest Erik Esh, nie wszyscy być może będą kojarzyć, natomiast Butterbina znają kibicy nie tylko boksu, ale na przykład MMA. Butterbiny na polski tłumaczymy jako fasolka, chodzi o te takie białe fasolki, no i jeśli spojrzysz na sylwetkę Erika Esha, to trudno tutaj odmówić słuszności tego temu pseudonimowi. Erik Butterbin Esh mierzy około 180 cm, a boksując na zawodowych ringach ważył od 150 nawet 190 kg. Faktycznie wygląda jak taka wielka fasolka. To był król bokserskich czterorundowych. On większość walk stoczył na dystansie 4 rund. Raz chyba zaboksował 10 rund z Larrym Holmesem, ale to się dla niego dobrze nie skończyło. Wielki facet z kowadłem w łapie, no ale tak jak powiedziałem, boksował tylko na dystansie 4 rund. Swego czasu gościł również w Polsce, no ale jako zawodnik już MMA przegrał
z Mariuszem Pudzianowskim. Na końcu jeszcze pseudonimy dwóch pięściarzy. Jeden pseudonim będzie Atomowy, drugi będzie Cudowny. Pseudonim Atomowy należy oczywiście do Olivera McCalla. Oliver the Atomic Bull McCall, czyli Atomowy Byk. Przyznacie, że bardzo fajny przydomek. Oliver McCall to były mistrz świata kategorii ciężkiej, pogromca Lennoxa, Lewisa i Marcina Rekowskiego. McCall obdarzony był potężnym uderzeniem, był też obdarzony przede wszystkim betonową szczęką. On się nie przewracał, nie przegrywał walk przed czasem. Przegrał przed czasem tylko jeden pojedynek, rewanż z Lennoxem Lewisem, którego wcześniej znokautował, natomiast w rewanżu kompletnie nie uniósł presji, nie radził sobie z Lewisem, popłakał się i walka została przerwana. W ogóle to był początek takiej serii dziwnych wygranych Lennoxa Lewisa. Najpierw Lewis wygrał z McCallem, bo ten się w ringu popłakał, potem boksował z Henry McInwonde, który nie chciał boksować i w zasadzie cały czas się przytulał, również walka została przerwana, a potem pamiętamy to błyskawiczne zwycięstwo nad Andrzejem Głotą, które było jednak dosyć niespodziewane mimo wszystko, bo wcześniej Głota dwa razy fajnie zaprezentował się w przegranych, co prawda, ale dobrych walkach z Riddickiem. Była tu niespodzianka, pierwsza runda 95 sekund i po robocie. Pamiętam, że wtedy w Polsce nawet wysnuto taką teorię, była audycja radia w Radiu Z, chyba Nautilus się nazywało, coś takiego, i tam wysnuto teorię, że Lennox Lewis, którego rodzice pochodzą z Jamajki, stosuje sztuczki voodoo, że w jego obozie jest ktoś, co stosuje sztuczki voodoo i z tego wynika fakt, że te walki wygrywa w takich dziwnych okolicznościach. Zresztą miałem okazję o to też spytać Lennoxa Lewisa podczas jego wizyty w Warszawie. Posłuchajcie, co odpowiedział. I don't even know what voodoo is. Oh really? Yeah. No man, it was no voodoo. Everything was hard work. A na zakończenie pseudonim Cudowny, należący do byłego mistrza świata wagi średniej Marvina Haglera, pseudonim brzmiący Marvelous, czyli właśnie Cudowny. To jest pseudonim o tyle ciekawy, że on w pewnym momencie stał się też imieniem tego pięściarza. Hagler chciał, żeby go anonsowano jako Cudownego Marvina Haglera. Telewizja ABC odmawiała tego, poradzono mu, żeby zmienił sobie sądownie imię na Marvelous, jeśli chcą, żeby go tak anonsowano. No i Marvin Hagler tak zrobił i został Marvelousem Marvinem Haglerem. Taka historyjka na koniec tych opowieści o pseudonimach. Trzymajcie się, żegna was Michał Rychu-Koper. Do zobaczenia i do usłyszenia.